Oto książę Jonathan III, w skrócie książę. Takiego przezwiska nie miał żaden rewolwerowiec w historii Zachodu. Książę nosi rewolwer tylko dlatego, że pasuje do garnituru. Ma również inne oręża w zanadrzu. Ogładę, elegancki ubiór, piękną mowę oraz zdolność zdobywania zaufania. Próbowaliście jego eliksiru długowieczności? Nie? Cóż, nie dziwię się. Dzień dobry. Podejdźcie bliżej. Przed Państwem największe odkrycie świata. Lekarstwo dla każdego. Eliksir długowieczności. Herlak zyska siłę wołu, łysemu wyrośnie grzywa. Nawet garbaty stanie wyprostowany. Łysemu? Grzywa? Kto będzie pierwszy? Pan w kapeluszu. Spróbuje pan? Nie ma co się krępować, śmiało. Teraz, drodzy państwo, zademonstruję moc eliksiru. Proszę zgiąć ten żelazny pręt. Patrzcie uważnie. Proszę wziąć dużego łyka. Wystarczy. Nie każę panu zginać szyn. Spróbujmy. Patrzcie uważnie. Ale macie miny. Butelka jedynie za dolara. Pomoże to na moją rękę? Wyrośnie panu nowa. Wezmę buteleczkę. Kto następny? Nie pozwólcie, żeby okazja przeszła wam koło nosa. A wyleczy hemoroidy? Oczywiście, proszę dziadku, bierz. Nie chcę tego. Mój mąż ma robaki, to pomoże? Niech wypije całą butelkę i idzie na ryby. Nie dotykaj towaru. Weź, nie chcę. Korzystajcie z okazji. Kupcie butelkę dla udanego pożycia małżeńskiego. To działa? Staram się z żoną o dziecko. 3 łyżki dziennie. Jeśli nie pomoże, niech spróbuje przyjaciel. Kto następny? Mogę zapłacić później? Oczywiście. Do zobaczenia później. Zabieraj łapy. Proszę, na zdrowie. To leczy? Oczywiście. Łapy precz. Bierz na koszt firmy. Zostało jeszcze kilka buteleczek. Bierz i spływaj. Nie chcę. Naprawi i koło u wozu. Pomoże na psychozę?
I jeszcze jak. Jest dobre dla kaczek, świń. Wyleczy tępotę, łupież, a to nawet nie połowa dobroczynnych właściwości. A jąkanie? Ten eliksir czyni cuda. Kupię dla przyjaciółki, zapłacę później. Daj mi pracować, dziadku. To działa. Udało się, to cud. Guma, to oszuści. Odbierzcie pieniądze. Też mogę to zgiąć, a nie piłem eliksiru. Moje ręce. Bierzmy ich. Oszuści. Oddajcie pieniądze. To twoja wina. Moja? Uciekajmy. Go away. Trinity has arrived in El Dorado.
Po kilku nieudanych przedsięwzięciach i bankructwie, przekonany, że zręczność manualna przydaje się nie tylko w strzelaniu, książę próbował sił w kartach. Przy tej okazji mierzył się z paroma śmiałkami, którzy niewiele mogli się od niego nauczyć. Zapomniałem przedstawić jego przyjaciela i wspólnika. Sebastian Carter. Człowiek, który śmieje się tylko wtedy, gdy nie ma z czego. Stawiam 100. Wchodzę. Ja też. Karty? Nie trzeba. Też nie. Nie. 100. Sprawdzam. Ja też. I ja. 4 asy. Cztery asy. Cztery asy. To chyba rok asów. Cztery, osiem, dwanaście, szesnaście. Któryś z nas kłamie. Na mnie już czas. Barman przyniesie nową talię. Pan będzie rozdawał. Śmiało. Barman, proszę nową talię. Proszę. Z talią kart można wiele zrobić, a książę znał prawie wszystkie sztuczki. Prawda, oszukiwanie nie jest w porządku, ale kiedy już trzeba, warto robić to z klasą. Najpierw trzeba przykuć uwagę rywala, co książę z pewnością uczynił. Stawiam 100. Wchodzę. 100? Wchodzę. Ja też. Wezmę jedną. Dwie.
Ja nie dobieram. Gra pan czy nie? Sprawdzam. Dwieście. Nie dla mnie. Pas. Trzysta. Pańskie trzysta? I kolejne 300. Sprawdzam. Co pan ma? Kareta królów. Kareta asów. Nie ta karta, przyjacielu. Nie chcą panowie grać poważnie, a ja nie gram z kanciarzami. Biorę za punkt honoru usunięcie ze stołu stawki z poprzedniego rozdania. A dokąd to? Uważaj. Nie popychaj mojego kolegi. Pilnuj własnych spraw. Szukasz bójki? Odejdź. Mam go. Pokaż mu. Wystarczy. Za bardzo hałasujecie. Posprzątajmy stół. Mogłeś wtrącić się wcześniej. Dobrze się bawiłem. Moim kosztem. Wynośmy się stąd. Twój pierwszy dobry pomysł. Dziękuję panom za uroczy wieczór. Nie ociągaj się, książę. Napiwek dla barmana. Pozwólcie, że opowiem wam co nieco o księciu Jonathanie III. Mimo dobrego wykształcenia i nienagannych manier, książę nie pochodził z krystalicznie uczciwej rodziny. Przygody jego ojca, księcia Jonathana II, nie należały do tych pouczających.
Dziadek księcia, książę Jonathan I, był pasjonatem koni. Czasem, by zaspokoić tę pasję, przywłaszczał sobie cudze konie, a następnie wyłudzał je od właścicieli. Dziadek księcia był zwykłym koniokradem. Książę Jonathan II miał pasję nie tylko do cudzych koni, lecz również do innych cudzych rzeczy. Zaczął od kradzieży temperówek szkolnych kolegów, a potem regularnie i skrupulatnie czyścił ich kieszenie. W końcu postawił na karierę w bankowości. Tak, nasz książę to potomek księcia Jonathana II, jednego z najbardziej znanych rabusiów Zachodu. Książę jest zdeterminowany, by wiedza kultywowana w jego rodzinie od dwóch pokoleń w końcu przyniosła mu obfity plon. Carter doniósł księciu, że w okolicy mieszka pewien szaleniec, który po 10 latach kradzieży wszystkiego, na czym można było zarobić, wliczając w to skarbonkę wnuczka, osiadł w cytadeli pilnie strzeżonej przez swoich popleczników, by cieszyć się skrzętnie zgromadzonym bogactwem. Książę wpadł na pomysł redystrybucji tych dóbr. Przypomniał sobie o Ringo Jonesie, który swego czasu towarzyszył Jonathanowi II w niektórych przygodach. Gdybyś mi pomógł, nie zbiliby mnie tak. Zmężniejesz. Zębą to nie pomoże. Mieliśmy dzielić się wszystkim pół na pół, a gdy dochodzi do bójki, zgarniam też twoją część. Czy to nie teren tego szaleńca? Tak, ale nie mierzyłbym się z nim sam. Znajdźmy Ringo Jonesa. Może będzie chciał do nas dołączyć. Pogadaj z nim sam. To przyjaciel twojego ojca. Jadę do Red Hill. Od kilku lat czeka tam na mnie pewna pusia. Do zobaczenia. Jak się nazywa ten szaleniec? Eldorado. Jak już wspomniałem, stan psychiczny Eldorado uległ pogorszeniu. Trochę z powodu zgromadzonego bogactwa, trochę z powodu ostro bijącego w tych stronach słońca. Ja myślę, że chciał w ten sposób zapanować nad swoimi nielicznymi, ale wiernymi poddanymi. Ci oddawali mu cześć i chwałę godną cesarza. Nie, Boga. Bo Eldorado za takiego się właśnie miał. Był sknerą. Mimo że stać go było na najnowszy motocykl, nie chciał porzucać tradycji i wolał jeździć konno tak, by z dwóch światów czerpać to, co najlepsze. Swoją ostentacją sprawił, że poddani padali przed nim na kolana i trwali w tej niewygodnej pozycji. Pozwalali sobie na to, bo z powodu niedożywienia i przepracowania ciężko było im się wyprostować.
W jego oczach świeciły złowieszcze ogniki, co zdradzało szatański umysł. Umysł zdolny do najokrutniejszych czynów. Do pełna. Tak, panie. Przyjacielu, gdzie znajdę Ringo Jonesa? Jest za salonem, na końcu drogi. Dziękuję. Dalej, bystry jesteś. To byłeś... Ty. Słucham. Podejdź tu. Chcesz zagrać? Dobrze. Stań tutaj. Wygrałem. W życiu. Wciąż stoję. Znokautuję cię. Znam skąd te ciosy. Kim jesteś? Książę Jonathan III. Syn twojego wspólnika, księcia Jonathana II. Możesz mnie nie pamiętać. Oby dostał zawału serca. Już miał i zmarł. I tak bym go dorwał. Coś was poróżniło? Twój ojciec zgarnął łup z fuchy i więcej go nie widziałem. To już zeszłoroczny śnieg. Mogę ci to wynagrodzić. Interesuje cię współpraca? Dzięki. Jeden książę mi wystarczy. Wysłuchaj mnie, nim odmówisz. Chciałem odwiedzić niejakiego Eldorado. Zwariowałeś. Chroni go armia ludzi. Też masz armię, dlatego cię potrzebuję. Czy wolisz dalej bawić się jak dziecko? Słyszeliście? Książę będzie mnie pouczał. Jaki masz plan? Żadnego. Bezpośredni atak jest bez sensu. Musimy dostać się do środka. Juanita, siostrzenica Eldorado. Traktuje ją jak śmiecia. Ładna? Bardzo. I też go nienawidzi. Pomoże nam. Może się uda. Celowałeś we mnie czy butelkę? Jak strzelam, to nigdy nie pudłuję. Próbowałeś z ludźmi? Tak. Zawsze kończą martwi. Udowodnij to, młodzieńcze.
Szkoda kuli. Spróbuj jeszcze raz. Jeszcze. I jeszcze. Idź, bo zrobi ci krzywdę. Pusia? Gdzie jesteś? To ty, pusio? Gdzie jesteś? Tutaj, ale nie patrz, jestem golutka. Czekałaś na mnie. Nie zapomniałabym ciebie. Odśwież się, zaraz przyjdę. Witaj, wielkoludzie. Szukam Pusi. To ja. Gdzie ona jest? Nie ma jej tu. Chcę moją Pusię. Puść. Podrzesz mi koszulę. Co robisz? Uszczęśliwiam cię. Nie. Przyjacielu, gdzie mieszka Pusia? Po drugiej stronie miasta. Dziękuję. Kwestia gustu. Puszczaj! Zabieraj te ręce! Carter? Zabierz ją ze mnie! Sam dobrze się bawię. Nie zabieraj go. To wariatka. Uciekam. Weź jego. Pokochasz go. Dokąd biegniesz? Mam spotkanie. Wejdziesz? Przypomniało mi się. Też mam spotkanie. Zacznijcie beze mnie. Więc o co chodzi? Zawsze niecierpliwy Miguel. Bez obaw, wszystko obmyśliłem. Książę dogada się z Juanitą. Ukradnie złoto Eldorado, a ja ukradnę złoto księciowi. O to chodzi. Zmęczyło mnie gadanie. Chcesz działać? Jeszcze będziesz. Jego ojciec kiedyś mnie oszukał. Odegram się. Zostawiłem matkę, żeby zostać rabusiem, a nie ukradliśmy nawet kury.
Ukradniemy taką, co znosi złote jaja. Niech tylko zobaczy moją podobiznę na liście gończym. Zobaczy. Długo ze mną jesteś? 2 lata. Byłem rabusiem, jak ty sięgałeś mi do kolan. Widzę, że cię nosi. Opracuj plan za nas. I lepiej, żeby zadziałał, bo zobaczymy twoją podobiznę, ale na nagrobku. Opracuję plan. Matka byłaby dumna, że cię pouczam. Zawsze mówiła, że byłbym dobrym nauczycielem. Idioci, nic nie wiecie. To wąwóz szakala. Staniecie przy wyjściu. Ja będę tutaj. A Jose tu. Na mój sygnał otworzymy ogień. Ringo, jeśli plan zawiedzie, wracam do matki. Dzień dobry. Książę Jonathan III. Przyszedłem porozmawiać o twoim wuju. Pomożesz nam spłatać mu figle? Na przykład ukraść mu złoto? Wielu próbowało, lepiej już idź. Nie słyszałaś planu. Wszystkie są takie same. Nieprawda. Załóżmy, że... Opowiesz to Eldorado. Z chęcią cię wysłucha. Idziemy. On też idzie? Zanim nam przerwano, mówiłem, że plan jest niezawodny, ale potrzebujemy twojej pomocy. Dostaniesz swoją dolę. Wybacz. Widzę, że plan ci się podoba. Chyba się polubimy. Według Juanity w mieście będzie wesele. Część ludzi Eldorado będzie upijać się w salonie. Ringo, dopilnuj, żeby długo tam zabawili. Załatwione. Carter, wmieszaj się w tłum i pilnuj innych. Ładny haft. Ale zgubiłeś ściek. O nie. Spotykamy się w wąwozie szakala. Yeah.
Zajęte. Barman, piwo. Stać, kto jedzie? Juanita. Pokaż przepustkę. Możesz jechać. Dokąd to? Jego królewska mość na nas czeka. O najwyższy, wspaniały i lśniący jak słońce, opiekunie marnych ludzi, apostole. Obyś wiecznie był tak przystojny. Zwariował. Wiem. O wielki Eldorado, przyprowadziłam człowieka, o którym ci opowiadałam. Zbliż się, nieznajomy. Pokaż, na co cię stać. Z chęcią. Tańcz, Maria. Proszę patrzeć uważnie.
Wspaniale. Klaszczcie. Chwila. Najlepsze wciąż przed nami. Raz. Dwa. Trzy. Voilà. One. Two. And three. Interesting. And now, Your Majesty, if I may. Za pozwoleniem. Cudownie. Mogę pożyczyć? Śmiało. Do ostatniej sztuczki specjalnie dla wielkiego Eldorado potrzebuję butelki tequili i kilka kieliszków. Moja żona zabije go.
Toast za wszechmocnego władcę. Skoro jest pusta, owiniemy ją. I po butelce. Kapitalne. A to co? Proszę nie zapominać o swoim toaście. Proszę napić się z poddanymi. Nalegam. Ja nie piję. Nie mam żadnych wad, żadnych moralnych skaz. Szkoda, że nie zniżyłeś się do naszego poziomu. Koniec przedstawienia. Czas na kurtynę. Gdybyś też się napił, spałbyś teraz spokojnie jak oni. Klucze. Straż. Nie prowokuj mnie. Oddasz klucze? Palec mnie świerzbi. Dobrze. Proszę. Książę? Łap. Ten nieoczekiwany rozwój wypadków nie był częścią planu księcia. Na szczęście jednym z wielu jego talentów był fechtunek, który na szczęście biegle opanował także Eldorado. Walczył niczym diabeł. Gdy wydawało się, że pojedynek jest już przesądzony, Eldorado popełnił błąd. Śmiertelny błąd. Myślał, że zapędził księcia w róg, ale zapomniał, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Ha!
Ruchy. Juanita, pilnuj go. A teraz, Wasza Wysokość, sztuczka z liną. Trudno się w niej połapać. Juanita, jesteś krwią z mojej krwi. Za późno, wuju. Oddam Ci połowę złota. Już ją mam. Nie zrobicie tego Bogu. Jestem ateistą. Będę się modlił. Bogowie się nie modlą, to do nich się modli. Otwórz skrzynię. Nie. Jestem światłością gwiazd. To złoto to świętość. Bezcześcicie je. Tylko zabieramy. Moje złoto. Straż! Zostaliśmy tylko my. Na pomoc, ktokolwiek. Moje złoto. Moje piękne złoto. Bierzcie, nie dbam o mnie. Nie, cofam to. Pośpiesz się. Nie zostawiajcie mnie tak. Co, proszę królewskiej mości? Złoto, nie zostawiajcie mnie tak. Mówiłem, to tylko sztuczka. Stać! Straż? Ruszajmy. No dalej. I ty, srebrzyku? Udało się. Złoto jest nasze. Dokąd to? Srebrzyku! Konia. Królestwo za konia. Skończyłam 19 lat. Jestem za młoda? Cześć, piękna. Ona jest ze mną. To moje. A dla mnie? Trzymaj. Tego za wiele. Come on.
To kosztuje dolara. To już dwa. Ostrzegam cię. Leć po szeryfa. Ringo, idziemy. Wystarczy. Wychodzimy. Słyszeliście? Jest Carter. Wszystko zgodnie z planem? Tak. Ruszajmy.
Rozdzielmy się. Odciągnę ich. Ukryjcie złoto. Spotkajmy się u Juanity. Stać. Pojechali tędy. Za nimi. Wy trzej tam, ty ze mną. Tu ukryjemy złoto. Zaczekaj, przebiorę się.
Przepraszam. Duke!
Załatwiłem ludzi Ringo, ale on jeszcze żyje. Wynośmy się. Jestem gotowa. Trafili cię. To nic. Nie ukryliście złota. Lepiej zabierzmy je ze sobą. Złoto. Eldorado zmarł na zatwardzenie, a książę, żeniąc się z Juanitą, stał się jego prawowitym spadkobiercą. Mógł w końcu bez trosk finansowych oddać się swojemu hobby. Cztery asy. Cztery asy. Panowie, pięć asów. Chyba wygrałem. Koniec.